Witajcie serdecznie. W ten piątek, 25 maja, była premiera Han Solo, czyli kolejnego filmu z sagi Gwiezdne Wojny. Ja mam dzisiaj dla Was książeczkę LEGO Star Wars Akademia Szturmowców od wydawnictwa Amit. Książeczka kosztuje 28 zł stacjonarnie w Empikach, lecz możecie znaleźć ją nawet 10-15 zł taniej, wystarczy poszukać w internecie. Na okładce mamy Kylo Rena, kilku szturmowców, bardzo ładna grafika. Tak się prezentuje, jest dosyć gruba oprawa, więc się nie zniszczy. Sami zobaczcie, jakie ładne jest wejście do książeczki. Są tutaj trzy opowiadania dotyczące najwyższego porządku. Książeczka jest bardzo ładnie wyprawiona. Sami zobaczcie, jakie śliczne ilustracje. Opowiadania są też dosyć ciekawe, rozgrywają się na pewno przed akcją 8 epizodu. Także myślę, że dla młodszego odbiorcy jak najbardziej. Takie książeczki na przykład na dobranoc, do czytania opowiadania, czy nawet dla osoby, która się uczy, dla właśnie ucznia, może i dla gimnazjalisty, jeśli oczywiście będzie odpowiadał mu język, który jest dosyć delikatny, taki dziecięcy, nie ma tu wulgaryzmów, więc myślę, że książeczka jest bezpieczna dla każdego. Bardzo mi się podoba jej wyprawienie, a także opowiadania są dosyć ciekawe. Czcionka jest dosyć duża, więc nie mam się czego czepiać. Patrzcie, jakie śmieszne obrazki. Myślę, że nawet ta mimika tych bohaterów wygląda świetnie i można by było to użyć na miniaturkę. O, jaki śmieszny, roześmiany Kylo Ren. Szkoda, że w filmach tak Benowi nie do śmiechu. Cóż, w sumie nie miał zbyt wielu momentów do śmiania się. Oglądaliście 7 i 8 epizod? Wprawdzie, jeśli oglądacie ten film, to na pewno oglądaliście. Które wolicie? Takie pytanie. 7 czy 8? Ja wolę zdecydowanie 8. Jest również słownik. Jeśli ktoś by nie rozumiał podstawowego słownictwa, nie oglądał wcześniejszych epizodów, także tutaj żadnego problemu z przeczytaniem nie będzie. Dla młodszego, starszego odbiorcy jak najbardziej. Reklama innych książeczek z uniwersum Star Wars. Na pewno będzie również coś z okazji Han Solo, więc wystarczy tylko poczekać. Co sądzę o tej książeczce? Bardzo polecam. Wprawdzie każdemu fajnie wydana na półeczkę, idealnie będzie wyglądała. Około 60 stron, także dosyć dużo, jak za tą cenę. Dziękuję Wam za oglądanie, do kolejnego odcinka. Trzymajcie się, cześć!